związkach takich i Nienackiego, i pana samochodzika z kulturą czy popkulturą PRL-u, ale w kontekście także aktywności muzealnej i wielkich programów badawczych epoki, które wydaje mi się, że gdzieś również w kontekście jego powieści pobrzmiewają. Zarówno rzeczywistość współczesna, jak i ta mitologiczna wyraża potrzebę tworzenia bohaterów misteryjnego podążania za tajemnicą poprzez śledzenie ich aktywności i sądzę, że wyraża ona tutaj w ten sposób fenomen kreacji określonego współuczestnictwa, czy to w nauce, czy w popkulturze, uczestnictwa w odkrywaniu, odwołuje się do potrzeby poszukiwania i dekodowania tajemnic przeszłości w sposób odbiegający od takich zwyczajowych praktyk badawczych, nauki gabinetowej, choć tajemnica przeszłości pozostaje swego rodzaju wątkiem misteryjnym, w zasadzie w jego takim burkertowskim ujęciu, mającym oznaczać w przypadku analiz publikowanych starożytnym kultem misteryjnym wchodzenie w ciemność, to właśnie ten bohater prowadzi czytelnika przez zakamarki tajemnicy, nieco za rękę i nieco ową ciemność rozjaśni. Oczywiście zanim świat zafascynowały przygody związane z filmowym bohaterem Indiana Jonesem, to jego polski odpowiednik, pan samochodzik, czyni ogromną karierę jako prawdziwy fenomen kulturowy, historyczny, ale i takie swego rodzaju alter ego samego Nienackiego jako osoby piszącej. No, naukowiec, muzealny, pasjonat archeologii, poszukiwacz przygód, kawaler, który zawsze wygrywa, no i oczywiście posiada, jak w tego rodzaju konstrukcjach bohaterskich, odpowiednie atrybuty. W tym przypadku nie jest to oczywiście lasso czy kapelusz, ale skórzana kurtka się pojawia również w powieściach, no i oczywiście ów niezwykły samochód. To w ten sposób pracy bohatera sprawia, że Nienacki staje się nie tylko ogromnie popularny w czasach PRL-u, ale może z tego czerpać również określone korzyści, dość szybko stać go na mieszkanie, jest pełen entuzjazmu do tego, aby tworzyć jak najwięcej, jak najczęściej, ale też wpisywać się w określony nurt. I tak naprawdę tutaj jako historyk jestem Państwu winien też pewną opowieść o materiale źródłowym odnoszącym się właśnie do samego Nienackiego i być może jeszcze kilku słów komentarza co do niego samego. Nienacki jest człowiekiem, który bardzo mocno pogrążony jest w realiach epoki. Materiał źródłowy, który towarzyszy jego aktywności, jest bardzo mocno rozproszony. W zasadzie można powiedzieć, że gdzieś od roku 1957 do roku 89 możemy odnaleźć różne szczątkowe informacje na temat samego autora powieści. Tutaj oczywiście chodzi o materiały archiwalne, ponieważ Nienacki różni się dość mocno od pana samochodzika w jednym względzie. Mianowicie takim, że mimo pan samochodzik ma swoje życie takie usłane różnego rodzaju przygodą, to te przygody są z reguły bardziej takie proste niż żywot samego autora. Nienacki chętnie uczestniczy w rzeczywistości PRL w różnych jej odsłonach i jest też osobą, która
która w tę rzeczywistość została wkomponowana. On w zasadzie nawet do samego końca będzie ową rzeczywistość też w jakiś sposób gloryfikować. Pierw to przez patriotyczny ruch odrodzenia narodowego, co potem w Olsztynie przyprawi mu pewnych kłopotów, ale będzie i osobą, która będzie miała pozwolenie na broń i będzie wcześniej bardzo aktywnie też uczestniczył w różnego rodzaju działaniach, czy to ORMO, czy też będzie wpisywał się z pewnymi działaniami i naciskami także w Związku Literatów Polskich. I tutaj jego życie nie jest aż takie proste jak samego bohatera, ponieważ takim kluczowym momentem, który determinował też jego różnego rodzaju późniejsze aktywności, przynajmniej podążając za materiałem archiwalnym, można w ten sposób się odnosić, była jego przygoda z łódką filmówką i wyznaczenie go jako zastępcy, chociaż tutaj akurat materiał ten archiwalny pozwala domniemywać, że nie do końca było w ten sposób, ale predestynowanie go do tego, aby udał się do Moskwy. Tam prawdopodobnie musiały zostać złożone jakieś propozycje, co do których chyba nie do końca był pewien. W każdym razie dość dużo materiałów, przynajmniej też mogą o tym świadczyć późniejsze koleje losu, takie, które utrudniały mu życie po powrocie z samej Moskwy, ale można powiedzieć, że materiał, który wytwarzany był też przez biuro C MSW, jest dosyć interesujący. Myślę, że tutaj jakby szerzej będę mógł się odnieść oczywiście do tego już w ramach samego tekstu, samej publikacji, ale Nienacki styka się tutaj z różnego rodzaju dylematami, które mogły go wtedy spotkać. Być może był zbyt mało radykalny w różnego rodzaju samokrytykach, być może nie do końca akceptował wyznaczoną mu rolę, bo wydaje mi się, że biorąc pod uwagę także analizy materiałów, które przechowywane są i w MKiDN, i w różnych innych instytucjach, można powiedzieć, że jego prawdziwym marzeniem nie do końca było stworzenie opowieści o panu samochodziku, a coś, czemu swój wyraz dał w powieści Dagome Judex, jako osobie, która będzie mogła odnieść się do tych pierwszych, najważniejszych dziejów Polski, a tutaj, jak oczywiście wiemy, ten fenomen przypadł nikomu innemu jak Jasienicy, który też wykreował określony obraz. W zasadzie debiuty książkowe, które podążają za sukcesem Nienackiego, sprawiają, że bardzo szybko też interesuje się w określony sposób, jeśli chodzi o aparat władzy. Mianowicie ma on realizować też określone postulaty takie związane z popularyzacją wiedzy, ale ma też tę wiedzę przedstawiać w określony sposób. Ona ma być czymś, co z jednej strony będzie podążało za ideą wychowywania młodzieży w sposób patriotyczno-obywatelski, zgodnie z duchem PRL-u. Z drugiej natomiast strony ma także tworzyć niejako element zdecydowanie szerszej narracji. I tutaj tak naprawdę
jeszcze kończąc jakby wątek odnoszący się do różnych perypetii autora, można powiedzieć, że jego to zaangażowanie bezpośrednio, ten widoczny i ten ukryty aparat władzy ludowej egzemplifikuje w pewien sposób postępowanie z recenzją Wandy Leopold i też przeciwstawienia sobie dwóch zupełnie różnych światopoglądów i światów. Wanda Leopold, tak jak Państwo zapewne wiecie, nie tylko związana była z AK, ale i w Związku Literatów Polskich starała się dawać odpór między innymi powieściom Nienackiego, za każdym razem wpływając na to, aby mogła przekazać negatywne recenzje owych powieści. Natomiast tutaj to zostaje też w takim nieco szerszym wątku i nieco szerszej atmosferze takiej przy pomocy władzy i też wcześniejszych takich relacji, które wypchnęły Nienackiego do Moskwy, pokonane i nic nie będzie już stało na przeszkodzie jego kariery. Ale ta popularyzacja idei muzealnictwa, muzealnika wiąże się także z określonym kontekstem historycznym, schematem milenijnym, takim, który realizowany był, to może Państwo, dla Państwa być też nieco mylące. Schemat badań milenijnych wymyślony został jeszcze w czasach stalinizmu i realizowany był praktycznie rzecz biorąc do połowy lat 80. ubiegłego wieku. Na płaszczyźnie naukowej badania milenijne miały stanowić taki trwały element wiedzy, która dedykowana miała być obywatelom PRL, oczywiście na poziomie takim społecznym, centralnym, instytucjonalnym, ale też przez wyodrębnienie określonych jednostek badawczych, takich, które zyskały również określony cel i to zostało sformułowane też w ramach poszczególnych postulatów badawczych. Ten cel wyrażał się między innymi poprzez udowodnianie polskości ziem odzyskanych na całe nasze kresy zachodnie i stanowił oczywiście także polemikę z wcześniejszymi dyskusjami naukowymi, które miały miejsce. Stąd między innymi Nienacki zająć się miał również kwestią obecności germańskiej, no i stąd ten sławetny Atanaryk. Ale tutaj myślę, że specyfika samych programów badawczych nakreślona została także w temacie organizacyjno-instytucjonalnym, takim, który inicjowany był przez Witolda Hensla, ale i później Aleksandra Ginsztora, notabene tutaj też w tym przypadku nie zawsze można mówić tylko o tych jasnych stronach, natomiast przygotowanie potrzeby wielkiej rocznicy, opublikowanie całego szeregu prac takich dotyczących upowszechniania wiedzy badawczej bardzo szybko spotkało się także z centralnym planowaniem określonego postępowania. I tutaj Nienacki miał swoje miejsce, miał swoją rolę, zapraszany był do różnego rodzaju gremiów, także tych naukowych, kontaktował się między innymi z nim również Aleksander Ginsztor, zresztą podobnie jak z Pawłem Jasienicą i jeszcze całą grupą innych autorów, składając im takie propozycje, aby jako pod strzechy zanieść wiedzę historyczną, czy historyczno-archeologiczną, ale ta wiedza oczywiście determinowana była także zdecydowanie szerszym programem, takim programem, który swoje miejsce w
terenie Polski Lubelskiej zaczyna mieć już w roku 1944, przynajmniej w planach takich obchodów tysiąclecia, i odnosić miał się do określonych elementów rzeczywistości ludowej, nowej ludowej narracji, która swój wyraz zyskała w 1947 roku, w momencie, w którym powstaje Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków, i oczywiście ta instytucja zostaje w jakiś sposób przeniesiona również na ramy powieści Nienackiego i przedstawiana jest w sposób jak najbardziej pozytywny, taki mający dać określony obraz rzeczywistości historycznej i badawczej. Tutaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z dwoma różnymi rzeczywistościami. Ale z inicjatywy wspomnianej instytucji odbywa się konferencja naukowa, podczas której Aleksander Geisztor, któremu zamierzano powierzyć stanowisko takie, które miało przygotować Komitet Badań nad Pomnikami Państwa Polskiego do obchodów głównej rocznicy, wygłasza referat odnoszący się do polskiego milenium, i wśród samych autorów zrzeszonych w Związku Literatów Polskich trwać będzie dyskusja o tym, kto podołałby owej popularyzacji. Mało tego, trafia to też do oficjalnej korespondencji ministerialnej, takiej, która ma analizować i poszczególnych autorów pod kątem przydatności i oddziaływania, zasięgu oddziaływania społecznego, ale też ich przygotowania takiego merytorycznego, wiedzowego i można powiedzieć takiej formacji partyjnej, i tutaj akurat Nienacki znalazł się dopiero na trzecim miejscu wśród proponowanych kandydatów. Być może z tego powodu to Dagome Judex dla niego stanie się niejako takim zwieńczeniem całej twórczości. Oczywiście przedstawiana przez Nienackiego historia, także na kartach powieści, staje się historią linearną, taką, która odnosić się będzie i do koncepcji Engelsa Morgana, będzie historią determinizmu, ale będzie też prowadzić określoną narrację, bez też włączania jakby czytelnika do jakichś szerszych, trwających wówczas polemik naukowych. Wręcz przeciwnie, tak jak organizowano schemat narracji w szkołach, wybierając jeszcze na poziomie powstania poszczególnych książek, wybierano nauczycieli, tak, wybierano muzealników, mało tego, wybierano także osoby, które tworzyć będą różnego rodzaju organizacje, w tym kluby i fankluby dla poszczególnych elementów popularyzacji. I tutaj oczywiście to nie jest tak, że cały ten fenomen sprowadzałby się tylko do jakiegoś działania inicjatywnego, ale po części inicjowany ze strony władzy ludowej był tak, aby ową popularność dodatkowo również móc kreować, wpływać na nią, a przynajmniej mieć wpływ na samego autora, który zresztą często nie miał wyboru i gdzieś też odbijał się o ludzi, którzy współpracowali z dawnym kontrwywiadem PRL, i faktycznie tutaj jeszcze jest szereg takich rzeczy, które wyjaśniają zgromadzone archiwalia, a których brakuje przynajmniej też tej oficjalnej, najnowszej biografii Nienackiego. Ale sam schemat badań milenijnych, takich, które przez jego powieści będą się też w pewnych wątkach jakby objawiały, był bardzo prosty. Podzielono go na określone działania takie przedprogramowe o charakterze popularyzatorskim, i tutaj wybrano grupę autorów, czasopism,
naukowych, prasy codziennej, ale właśnie też powieści. No i tutaj decyzją samego Lorenca wprowadzono też trzyosobowe kierownictwo badań, które później, kiedy już przenoszone były te materiały do Ministerstwa Kultury i jakby prerogatywy też były cedowane na Ministerstwo Kultury, do lat 80. praktycznie rzecz biorąc ów trwały wątek miało konstytuować także w przestrzeni społecznej. Fenomen samochodzika polega także na tym, że zainteresowanie przeszłością, takie współodczuwanie przeszłości udało się połączyć na poziomie różnego rodzaju tajemnic, znaczy takich, które związane są z powoływaniem jakby zupełnie nowej rzeczywistości takiej badawczej, odkrywaniem czegoś, co wcześniej pozostawało tajemnicą, ale prowadzą też zawsze bohatera do sukcesu. Taki schemat właśnie wprowadzony został między innymi w wytycznych dla autorów, taki zbliżony powiedzmy schemat dla wybranych autorów, ale niewątpliwie jego literackość, takie osadzenie też w realiach trafiających do młodych ludzi, którzy mieli asystować panu samochodzikowi w odkrywaniu owych tajemnic i przekazywaniu też różnego rodzaju rzeczy do wiadomości i świadomości społecznej, było jednym z elementów fenomenu kulturowego. Barwność języka i cała strona techniczna autora przecież, który debiutował bardzo wcześnie i bardzo szybko też zwrócił uwagę na swój talent literacki, specjalnie dziwić nie może, natomiast kontekst taki odnoszący się do poszczególnych wątków, czy to takich związanych z badaniami archeologicznymi, odpowiadał także między innymi pracą stymulowaną związanym z odkrywaniem skarbów wczesnośredniowiecznych, czy funkcjonowaniu zakonów rycerskich. Nie wartościował też, jeśli chodzi o te elementy, takiego na przykład budowania czarnej legendy zakonu krzyżackiego. Wydaje mi się, że tutaj Nienacki raczej pozostawał w pewnym stopniu, na ile to było możliwe, neutralny. W każdym razie nie to było jego celem. Natomiast można połączyć tym alter ego panu samochodzikowi dwie rzeczywistości. I myślę, że one postrzegane przez pryzmat samych archiwaliów są najciekawszym fenomenem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.